Hej, to Dream, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przy z filmikiem dosyć trudnym dla mnie do nagrania, ale bardzo, bardzo dla mnie ważnym, czyli będziemy rozmawiali o historii z moim zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, a także z depresją. Jak to się zaczęło i jak to teraz wygląda? Dlatego, że w tym miesiącu jest Mental Health Awareness Month, um, czyli miesiąc um, o zdrowiu psychicznym, kiedy pamiętamy o tym, edukujemy innych, dlatego że jest dalej bardzo duża stygma. Um, I dużo ludzi tego nie rozumie, a to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, właśnie w tym naszym community. Um, jak widzicie, mam na rynku wstążeczkę zielono, żeby wspierać właśnie um, nasze community. Tutaj mam kolejną wstążeczkę i OCD, Depression, hashtag Fight the Stigma Mental Health Awareness Month, właśnie żeby wspierać um, po prostu um, coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Więc jeśli filmik Wam się spodoba, to lajkujcie, subskrybujcie, dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. A także wejdźcie na mojego Instagrama, którego macie na dole w... pod filmikiem. A teraz zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, więc zaczynajmy. Mam tutaj fiszki, żeby niczego nie zapomnieć, dlatego że jest tu dosyć dużo informacji i także pomogło mi z polskim. I chciałam też od razu powiedzieć, że będę nazywała zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne OCD, dlatego że tak się mówi. to. W skrócie w Ameryce, a nie chciałabym sobie plątać języka po prostu. Więc zacznę od tego, że OCD to w moich słowach nie jestem profesjonalistą, a ma różne, jakby, objawia się różnie. Dlatego, że moje OCD akurat to nie jest tak jak niektórzy myślą, że organizacja, że muszę mieć wszystko poukładane. Są ludzie, którzy tak mają, ale nie jest to takie łatwe jak po prostu bycie perfekcjonistą. Są to myśli, myśli, które powodują, że musisz coś zrobić, um, czyli kompulsje, nie wiem, tutaj Wam napiszę po angielsku, a um, powodują, że po prostu musisz coś zrobić, żeby poczuć się lepiej, żeby po prostu ten lęk trochę przeszedł, a um, ja się staram ich już nie robić, ale o tym później um, i po prostu powodują one tyle stresu, że osoba może po prostu um, mieć problem z czynnościami normalnego życia. Więc tak wygląda OCD i jest to po prostu, po prostu jest to zaburzenie lękowe, tak naprawdę, um, które powoduje, że niektóre rzeczy robimy inaczej, albo po prostu mamy myśli, które nas non-stop, yy, że tak powiem, non-stop przeszkadzają. A depresja akurat u mnie wygląda tak, że nie jestem smutna. Um, w ogóle teraz to za bardzo już depresji nie mam, ale o tym dalej potem. Um, ale depresja u mnie objawia się tak, że jestem po prostu bardzo taka, nie mam po prostu siły, nie chcę mi się nic robić. Rzeczy, które kochałam robić, nie chcę mi się ich robić, um, omijam um, rzeczy, a także czasami po prostu um, jestem tak, że tak powiem, bezsilna, że odbiera mi to po prostu radość i um, nie chcę mi się walczyć z moim OCD. Um, ale o tym później. A zacznijmy tą historię od początku. Chciałam Wam po prostu teraz tak powiedzieć, co to jest, żebyście mieli trochę lepsze zrozumienie, e, ale dam Wam linki, żebyście mogli sobie poczytać o tym. Dlatego, że ja tak średnio umiem to wytłumaczyć po polsku. Um, no i ogólnie, zaczęło się to około w grudniu 2019 roku. Pomimo tego, że akurat OCD miałam zawsze całe życie, po o tym nie wiedziałam. I. Zaczęło się to od takiej, takiego poczucia winy. A czułam się winna czasami, przez moment. Potem mi to przechodziło. Potem znowu czułam się winna. Było to takie bardzo, taki początek, bym powiedziała. Ale nic mi to jakby nie przeszkadzało i to zaczęło się mniej więcej tak od grudnia, ale nie przeszkadzało mi to praktycznie w ogóle, więc za bardzo się tym nie przejmowałam. I około kwietnia, między kwietniem a majem 2019 roku nasiliło się to. Um, symptomy nasiliły się, miałam dużo nadternych myśli, czyli tych myśli, które właśnie powodują ten lęk. Um, poczucie winy nasiliło się. Um, miałam, jeśli chodzi o fizyczne takie symptomy, to miałam szybkie bicie serca, szybki oddech, ból brzucha, problem z jedzeniem, ataki paniki, um, czyli Typowe takie lękowe um, sytuacje. I było to um, dosyć trudne dla mnie. Ogólnie, jeśli chodzi o depresyjne myśli, to miałam je w nocy, dlatego że um, nie wiem. Gadałam o tym z terapeutą, jest to dosyć takie niewyjaśnione, ale lęki miałam w dzień i te myśli na ten te miałam w dzień, a wieczorem zaczynało się trochę polepszać i miałam wtedy trochę depresję, dlatego, że czułam się, że to nigdy nie przestanie po prostu, bo z dnia na dzień miałam to samo i czułam się trochę tak bezsilnie. Um, I depresja to ogólnie był mój moment, kiedy mogłam sobie odpocząć, bo um, moje OCD było tak, tak niedobre i tak złe i tak się życzyłam, że Um, kiedy miałam depresję, to czułam się, że w końcu mam spokój, um, po prostu aż tak było źle. Um, że było mi lepiej, oglądałam YouTube'a i spałam, a um, był to jedno z moich compulsions, um, czyli nie wiem, przymus, tak to wyglądałam, ale nie wiem, czy to jest poprawne. Um, po prostu, żeby trochę mi ulżyło i to właśnie jest jedną rzeczą, którą ludzie z OCD robią. Um, i ciężko było mi się uczyć, dlatego że miałam finał akurat teraz w szkole, finals. I um, było mi ciężko, dlatego że non-stop miałam te myśli i nie mogłam się skupić, więc często po robiłam jakkolwiek i odstawiałam. Um, nie chciałam robić rzeczy, które lubiłam, to podpisuję pod depresję. Umiałam miejsca, które przywracały myśli i odpychałam je, byłam bardzo taka, żeby coś się skończyło. Zawsze mówiłam wszystkim o moich myślach, które mnie jakby irytowały, żeby się ich pozbyć, żeby czuć się lepiej. To były też moje kompulsje, kom, compulsions, nie wiem, nie wiem jak to się nazywa po polsku, um, więc to był jeden z moich właśnie compulsions. Um, jeszcze nie wiedziałam, że mam OCD. Nie wiedziałam, co było ze mną w tym czasie. A w czerwcu 2019 roku symptomy utrzymywały się, a depresja się pogorszała, dlatego że wiedzia, nie, po prostu nic mi nie pomagało. A próbowałam przecież, czytać książki, które informowały mnie o tym, co robić. Nie wiedziałam, co mi jest, więc to mi też bardzo przeszkadzało, było to bardzo ciężkie. I w lipcu 2019 i sierpniu 2019 zaczęłam terapię. Um, zaczęłam stosować radę terapeuty um, jeśli będziecie chcieli, żebym powiedziała o tych radach terapeuty, to piszcie na dole, na pewno zrobię więcej filmików, jeśli coś takiego Was będzie interesowało. Um, I dalej oglądałam YouTube'a, telewizję, spałam, że było mi lepiej. Były to te moje kompulsje, kom, compulsions um, dlatego, że tak radziłam sobie z tymi takimi bardzo mocnymi atakami. Jeśli było lżej, to ok ale kiedy było naprawdę źle, co mi pomagało. Um, i depresja, y, stałam z de, z jakby mój terapeuta powiedział mi, że a, mam depresję i zaburzenia lękowe a, Spacerowałam dużo z psem w tym czasie i spędzałam czas właśnie z tym psem, a psy mi bardzo pomagały w tym czasie Miałam dużo czasu z mamą. Mama bardzo pomagała. Mój chłopaka akurat nie było teraz, nie było teraz w kraju, um, akurat w sierpniu, dlatego że pojechałam na wakacje. Więc um, pies, mama, tata, to były moje jakby jedyne, um, jedyne wsparcia w tym momencie, takie na miejscu. I starałam się, żeby było lepiej. Um, po prostu chciałam się ogólnie poczuć lepiej. A nie mogłam się doczekać, miałam nadzieję, że jak mój chłopak wróci, to już będzie lepiej, dlatego że on wiedział o tym, co się dzieje. A w tym czasie, Jak on bardzo mi, jakby powiedział, wiecie, chciał mi dać taką radę, żeby pójść na terapię, żeby zobaczyć, co się dzieje, żebym po prostu poczuła się lepiej. Był dużym wsparciem. We wrześniu 2019 roku a, bałam się powrotu do szkoły, dlatego że brak możliwości ucieczki w internet albo sen, bo nie mogłam tego zrobić, a, ale jakoś poszło, a terapeuta dała mi dużo, dużo rad. E, mój chłopak był ze mną, żeby mnie wspierać, a, tak samo moi rodzice, więc było ok, dałam radę. A, październik, listopad, w, pe, przez październik do listopada 2019 roku. A, było raz z górki, raz pod górkę. Zresztą zawsze tak jest, nawet teraz, a, że czasami jest gorzej, czasami jest lepiej. Zaczynałam rozumieć symptomy, a, uczyłam się łatwiej, dlatego że miałam jakieś tam metody, um, które dał mi terapeuta, żeby się z tym radzić, a, i dalej chodziłam na terapię. Między grudniem a styczniem 2019-2020 roku, a, Dalej chodziłam na terapię, zaczęłam brać leki um, na właśnie to, co na mój problem. I a, psycholog um, zdiagnozował mnie z OCD um, i depresją, więc um, właśnie ona przepisała mi te leki i zaczęłam je brać. Dlatego, że po prostu chciałam małej pomocy, żeby było mi jeszcze lepiej, dlatego że terapia pomagała, ale jednak chciałam, żeby coś pomogło z tym takim silniejszym. Um, Silniejszym lękiem. Pomiędzy lutym a marcem 2020 roku zaczęło się polepszać i to znacznie polepszać. Nie tylko to, tak, jak terapia pomogła, zaczęło się bardzo polepszać. I na początku leki powodowały, że chciałam się spać. To był taki efekt uboczny tych leków, a, ale po dwóch tygodniach było ok. A zaakceptowałam moją chorobę, dlatego że wiedziałam w końcu, co mi jest. A ogólnie, że śmieszna historia, że przed tym, jak. Ym, Dowiedziałam się co mi jest, znalazłam na YouTube dziewczynę, a, którą Wam podlinkuję na dole, która miała, ma właśnie OCD i ona mi bardzo pomogła, jakby jak ją jak oglądałam to myślałam, kurczę, to jest to co ja mam, ale terapeuta nie był pewny, aż poszłam do psychologa i ona wtedy powiedziała, ja, yeah, you have OCD, I ja wtedy takie wiecie, w końcu zaczęło to dla mnie mieć sens, wiedziałam co mi jest i zaczęłam po prostu z tym żyć. A... Zaczęła, czasem było gorzej, czasem było lepiej, a potem zaczęła się pogarszać, dlatego że trochę ta dawka nie była wystarczająca. Przyzwyczaiłam się do niej po prostu i psycholog zwiększył mi dawkę leku i skończyłam terapię. Dlatego, że mój terapeuta wyjeżdżał akurat do Chicago i nie miałam mieć terapeuty, i postanowiłam, chyba dam radę, bo było naprawdę dobrze. Um, I już myślałam, wiecie co, let's try. Więc byłam bez e, terapii. W kwietniu 2020, bardzo blisko do teraz um, zaczęło się poprawiać powrót na terapię, um, dlatego że zaczęła się kwarantanna i jakby chciałam sobie pomóc, nie dlatego, że było bardzo źle ze mną, ale wiecie, depresja trochę zaczęła powracać, dlatego że no siedzimy w domu, myślę, że nie tylko osoby z problemami um, właśnie takimi. Jak zdrowotne jakieś e, problemy, zaburzenia i tak dalej, mają teraz problem. Myślę, że dużo osób e, odczuwa to, więc chciałam trochę pomocy i po prostu więcej supportu jakiegoś wiecie, profesjonalisty dlatego, że mam bardzo dużo o, od mamy, od taty, od chłopaka, od znajomych, od mojej przyjaciółki, więc jest Git. Um, raz pod górkę, raz z górki, tak jak zawsze. Um, dbam o siebie. Um, Żyje z OCD i depresją, i edukuje innych. I uczę się z każdym dniem, dlatego że jak masz takie zaburzenie, to uczysz się, cały czas się uczysz. Um, to jest ciągła nauka i powiem wam, że dużo mnie to zmieniło pozytywnie też. W maju 2020, czyli teraz, jest mój pierwszy miesiąc zdrowia psychicznego, czyli Mental Health Awareness Month, uh, w którym wiem o moim OCD, uh, i Wiem o mojej depresji i jest mi z tym lepiej, żyję. Um, powiem wam, że każdy z was, jeśli macie jakiś problem, terapia, leki, um, dbanie o siebie, możecie się z tego po prostu poczuć z tym lepiej, bo niektóre choroby, tak jak OCD, niestety nie da się ich jeszcze wyleczyć na ten moment kompletnie, ale ja z tym żyję praktycznie normalnie. Teraz mam bardzo mało symptomów. Czasami mam, oczywiście, czasami jest gorzej, czasami mam ataki paniki i tak dalej, i lęki. Um, z jazdą samochodem mam problem, bo się boję na freeway wjechać. Są takie rzeczy, ale. ciągła walka, um, ja nie daję na przykład do moich kompulsji, kompulsacji, nie wiem. Um, nie daję do tych jakby przymusów, um, nie robię tego, co jakby wiecie, na przykład, jak nie pstryknę palcem z jednej strony i z drugiej strony, to nie wiem, co się stanie. Nie robię tego. Po prostu staram się tego nie robić, walczyć z tym, bo im więcej z tym walczycie, tym lepiej. A um, dlatego, że wtedy po prostu macie większą szansę, żeby poczuć się lepiej, i po prostu po jakimś czasie te kompulsje nie będą już takie złe. Więc to jest na pewno moja rada. Jeśli chcecie więcej informacji o właśnie moim zdrowiu psychicznym, o takich tipach, które mam, a um, które nauczyłam się od terapeuty. Piszcie w komentarzach, na pewno zrobię, szczególnie w tym miesiącu teraz, um, dlatego że ja naprawdę chcę edukować um, wszystkich o tym, dlatego żeby było więcej właśnie zrozumienia dla ludzi takich jak ja. Um, I mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Ogólnie jest to dla mnie ciężki filmik do nagrania, ale chcę wam o tym powiedzieć. Um, ja mam dużo, wiecie, pomocy od rodziny, od mojego chłopaka, przyjaciół, to um, jest mega dobre. A, I mówię, na ten moment jestem w bardzo dobrym stanie i praca, praca, praca na pewno pomogła tym, więc na pewno do mnie piszcie na Instagramie, jeśli um, chcecie, żeby z wami pogadać. Ja zawsze jestem otwarta do pogadania z moimi widzami. A więc na tyle. Jeśli film Wam się spadał, to lajkujcie, subskrybujcie, dajcie mi wsparcie w komentarzach, dlatego że ten filmik był dosyć trudny dla mnie do nagrania, szczególnie po polsku, bo nie znam wszystkich faktów. Języku. Nauczyłam się o tym po angielsku, ale jeśli chcecie więcej filmików, to piszcie i na pewno nagram. Pa!